Cześć wszystkim, witam zza kierownicy najnowszej Hondy HR-V. Jest to model, który póki co dość ciężko spotkać jeszcze na ulicy. No i przede wszystkim jest to model zupełnie różniący się od swojego poprzednika. No i teraz główne pytanie, czy to dobrze, czy może raczej nie do końca? Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na test. Zaczynamy jak zawsze od krótkich technikaliów, czyli co my tutaj możemy mieć pod maską. I ostatnio już były dość krótkie technikalia, ale nie tak krótkie jak te. Ogólnie jeśli jesteście osobami, które nie lubią spędzać tygodni nad cennikiem, jak już wybiorą sobie jakiś samochód do zamówienia, to HR-V powinien Was po prostu rozpieścić. Czemu? Bo mamy tutaj jeden silnik. W zasadzie lektura cennika, czy specyfikacji, czy konfiguratora polega na tym, aby dobrać wersję wyposażeniową. Bo tak jak powiedziałem, jeden silnik, no i też oczywiście jedna skrzynia. Ale do rzeczy. Nowy HR-V to oczywiście wyłącznie hybryda. Układ napędowy to silnik 1.5 plus oczywiście silnik elektryczny. Całość dysponuje mocą na poziomie 131 koni mechanicznych i połączona jest oczywiście ze skrzynią automatyczną. To moje ukochane CVT, czy raczej w tym przypadku ECVT. Chociaż tutaj jest jeden myk, do którego sobie przejdziemy za chwilę. Ale żebyście mieli pełny obraz sytuacji, mamy tu 250 Nm, to już brzmi całkiem spoko. Katalogowo do 100 km na godzinę ten samochód rozpędza się w 10,6 sekundy. To już pewnie brzmi troszkę mniej spoko. No i ostatnia rzecz, czyli prędkość maksymalna 170 km na godzinę. I teraz pogadajmy sobie o tym, jak się tym jeździ. Zacząć muszę od jednej rzeczy. Ja wiele razy mówiłem, że za crossoverami nie przepadam. Chociaż długo jeździłem CHR-ką i będę miał do niej bardzo dobre porównanie. Pewnie czasem wtrącę coś właśnie o Toyocie CHR. A mówię o tym po to, bo nawet dla mnie, czyli osoby, która za takimi samochodami nie przepada, poprzednik tej HR-V-ki był jednym z najciekawszych samochodów, jakie w ogóle były dostępne, przy jednym założeniu. Musiał mieć 182-konny silnik. Bo to był silnik, który robił z niego samochód bardzo dynamiczny. Ten samochód się całkiem fajnie prowadził, jak na taką klasę, w której występuje. Ogólnie był to samochód dla kierowcy, albo inaczej, był to fajny samochód, o brawo, był to fajny samochód dla kogoś, kto po prostu lubi jeździć, kto lubi prowadzić samochód. W największym skrócie, była to taka typowa Honda. O tym modelu można powiedzieć wszystko, ale na pewno nie to, że jest to Honda, do jakiej byliśmy zawsze przyzwyczajeni. I teraz czemu? Pierwsza rzecz, z czym kojarzą Wam się Hondy? Pewnie z V-Tekiem i wkręcaniem na jak najwyższe obroty, bo wtedy te samochody zyskiwały drugie życie. O to chodziło w tych samochodach, za to ludzie kochali Hondy. Dzisiaj mamy oczywiście nowe czasy. Te czasy wymusiły to, że większość samochodów to już pewnego rodzaju hybrydy. Tyle, że większość układów hybrydowych działa w taki sposób, że główną rolę gra silnik spalinowy, wspomagany silnikiem elektrycznym. Tu jest odwrotnie. Główną rolę w napędzaniu nowej HR-V-ki gra silnik elektryczny, który wspomagany jest silnikiem benzynowym. Czym to się kończy? Ano tym, że jeśli chcielibyście znowu kupić sobie HR-V-kę dla przyjemności z jazdy, to raczej będzie ciężko. Tak jak słyszeliście, ten samochód do 100 km na godzinę rozpędza się w prawie 11 sekund i to faktycznie czuć. Do tego układ jezdny, prowadzenie, zawieszenie, tak naprawdę wszystko jest inne niż to, do czego mogliście być przyzwyczajeni. Bo Honda, krótko mówiąc, zmieniła dziś zupełnie swoją filozofię, a przynajmniej mówię tak na podstawie jazdy najnowszymi modelami. Czy to dobrze? Ocenią oczywiście klienci, czy oceni rynek. W każdym razie, czym kończy się finalnie dla kierowcy ta nowa filozofia? Otóż tym, że jeśli zapomnę, że chciałbym tym samochodem jeździć tak jak wcześniej jeździłem Hondami, czyli po prostu często się nimi bawiłem, jeździłem dość dynamicznie, lubiłem latać gdzieś po zakrętach, tyle, że mogłem o tych samochodach powiedzieć wszystko, ale nie to, że były ekonomiczne. No ja sam mam Hondę i tam spalanie 10-11 to jest normalne. A wiecie, jak wygląda to tu? Jak będziecie się chcieli postarać, czy będzie Wam się chciało, szczególnie jak wrzucicie sobie tryb B, czyli tryb rekuperacji, to jeżdżąc po mieście będziecie spalać poniżej 4 litrów. To już moim zdaniem wrażenie pewne robi. Jak nie będzie Wam się chciało postarać, będziecie jeździć normalnie, wsiadacie w samochód, odpalacie, jedziecie do pracy, jak chcecie to gdzieś tam wyprzedzacie, jak nie to nie, po prostu jedziecie sobie normalnie. To spalanie w mieście to będzie jakieś 4,5 litra.
to nadal moim zdaniem robi bardzo duże wrażenie. Szczególnie w dzisiejszych czasach. Ciężkich i trochę chorych czasach, jeśli chodzi o paliwo, no wszyscy to wiemy. Ja tym razem gdzieś 1000 km nie zrobiłem, bo nie miałem po prostu takiej okazji, ale pojechałem sobie oczywiście sprawdzić, jak wygląda tutaj spalanie. No i to, co mi wyszło, to gdzieś poza miastem spalałem poniżej 6 litrów, a na autostradzie już raczej bliżej 8, czyli jest to taki typowy przedstawiciel dzisiejszych hybryd, czyli mniej w mieście, więcej w trasie. Mam w ogóle wrażenie, że te samochody, właśnie tak jak CHR-ka, HRV-ka, one palą dość podobnie, czyli właśnie na autostradzie trzeba spodziewać się już około 8 litrów, czyli jak jedziecie gdzieś, nie wiem, na wakacje, no to mając w głowie, że macie to spalanie 4,5, to dokładacie prawie drugie tyle. Więc bierzcie to zawsze pod uwagę. Najnowsze hybrydy to są samochody do miasta. Albo inaczej, tam pokazują swoje możliwości. Na trasie już nie. Ale idźmy sobie dalej, bo powiedziałem, że ten samochód jest zupełnie inny. Ja po wejściu do tego samochodu, moje pierwsze wrażenie było takie, co naprawdę nie spodziewałem się, że wypowiem tak szybko takie słowa. Ale tak jak dla mnie do tej pory wzorcem w tej klasie samochodów popularnych, jeśli chodzi o jakość materiałów, ogólnie wnętrze, spasowanie i tak dalej, była Mazda, czy dalej jest, to Honda nową HRV-ką po raz pierwszy naprawdę bardzo się do niej zbliżyła. Nie jest to jeszcze ten sam poziom, ale jest naprawdę niedaleko i to jest dla mnie ogromne zaskoczenie. Na plus oczywiście. No i jak jesteśmy przy plusach, to muszę powiedzieć o jednej z największych zalet Hondy HR-V, czyli miejscu z tyłu. Ja mam 182 cm wzrostu i spójrzcie na to, zobaczcie, ile ja mam miejsca przed nogami. To jest po prostu szok. Żaden inny samochód w tej klasie nie oferuje czegoś takiego, tak ogromnej przestrzeni, a przynajmniej ja takiego nie znam. To jest naprawdę poziom 3 razy większych SUV-ów. Coś fantastycznego i naprawdę tutaj wielkie wow. Nad głową oczywiście również miejsca nie brakuje. Co najważniejsze, ja głową w dach nie uderzam. Siedzi się tutaj naprawdę wygodnie. Plusem jest też to, że tunel między fotelami jest naprawdę nieduży. No i ostatnia rzecz, która ja w ogóle uważam, że to powinno być w każdym samochodzie. Naprawdę w każdym. Wszyscy producenci powinni robić coś takiego. Chociaż w sumie nie wiem, czy to nie jest w jakiś sposób przez Hondę opatentowane, ale Magic Seats. Ja już parę razy o tym mówiłem, przy czym to jest tak fantastyczne, że jest to warte za każdym razem wspomnienia. Zobaczcie na to. Przestrzeń z tyłu możecie konfigurować w rewelacyjny sposób. Nie chodzi tylko o to, że możecie opuścić oparcie kanapy i będziecie mieć płaską podłogę, bo to oferuje wielu producentów. Ale po pierwsze, nawet siedząc sobie po prostu z tyłu na kanapie, macie pod nią miejsce, czyli możecie sobie coś tam dodatkowo schować. A po drugie, możecie kanapę dzieloną w częściach podnieść do góry i zobaczcie, ile tu się wtedy robi miejsca. Tym samochodem można się w cudzysłowie przeprowadzać. Dla mnie w tej klasie, pod tym względem, to jest po prostu wzór. Magic Seats to jest jedno wielkie wow. Chociaż na koniec malutki zgrzyt, no w sumie może nie taki malutki, ale do przeżycia dzięki właśnie tym patentom. Chodzi mi oczywiście o bagażnik. W poprzedniku zupełnie nie można było na niego narzekać, ale dzisiaj bagażnik w nowej HR-V to już tylko 335 litrów. Nie brzmi to dobrze, chociaż ja mam wrażenie, że użytkując go jest tutaj jakby tych litrów więcej, ale na papierze brzmi to tak, że jest to 335, więc sprawdźcie to koniecznie podczas zakupu tego samochodu, czy ten bagażnik po prostu będzie Wam odpowiadał. Tym bardziej, że nie mamy tutaj za bardzo miejsca pod podłogą, bo tam mamy ukryte elementy sprzętu i z tego miejsca skorzystać nie możemy. Mamy tylko taki niewielki schowek. Ale wracamy do plusów. W poprzedniej HR-V-ce Honda zrobiła niestety to, co dziś robi większość producentów, czyli jak najwięcej rzeczy dotykowych. Tutaj klimatyzację, czyli to, co obsługujemy najczęściej, możemy zrobić za pomocą pokręteł, zarówno od kierowcy, tak samo od pasażera. Siłę nawiewu również możemy sobie zwiększyć, zmniejszyć pokrętłem, także tutaj wielki plus. Jak widać, da się to przemyśleć i nawet jeśli zrobiło się błąd w postaci panela dotykowego, to można wrócić do tego, jak to powinno być zrobione. Z fajnych patentów mamy tu jeszcze bardzo wygodne miejsce na telefon. Plus jest taki, że on nie przeszkadza, nie lata. Jest to taka półka, która naprawdę idealnie pasuje do telefonów, czy telefony idealnie pasują do niej. Dzięki niej mamy również drugie miejsce, gdzie możemy włożyć drugi telefon. A z kolei przyczepić mogę się do podłokietnika, który jest po prostu nieregulowany. Także to jest kolejna rzecz, na którą zwrócę Wam uwagę, bo każdy z nas zbudowany jest inaczej i
to może być coś, co będzie przeszkadzało Wam gdzieś w długiej trasie. Nie da się go wysunąć do przodu, więc jeśli nie będziecie dosięgali tutaj łokciem, no to może to być pewien problem. Także polecam, sprawdźcie. Krótkie słowo na temat systemu multimedialnego. On jest już w tablecie, który wyskoczył sobie troszkę wyżej. Nie jest wbudowany w deskę rozdzielczą, tak jak to było wcześniej, więc tu znowu ocenicie, czy Wam się to podoba, czy nie. Jest na pewno dużo lepszy niż wcześniejsze systemy Hondy. Jedna malutka uwaga, on nie jest za szybki. Potrafi się czasem troszkę przywiesić i ogólnie nie działa za szybko, ale jest dość intuicyjny, wyraźny. Ja bym się tutaj za bardzo niczego nie czepiał. I muzyka jest całkiem ok. Jakość kamery jest w porządku. Obraz nie jest może powalający, ale ja już też od dawna mówię, że w kamerze nie jest najważniejszy sam obraz czy sama jakość obrazu, ale szeroki kąt widzenia, żebyście widzieli, tak jak na przykład ja teraz stąd wyjeżdżam, czy coś nie podjeżdża poprzecznie. Także najważniejszy jest szeroki kąt, a ten jest tutaj bardzo ok. Pewnym akcentem wspólnym z CHR-ką są klamki umieszczone wysoko, tutaj obok szyby. No i super też, że drzwi zakrywają progi. Samochód się po prostu mniej brudzi. No ale obiecałem, że opowiem o tym, czyli o skrzyni automatycznej, bo to jest zdecydowanie temat, którego nie można pominąć. I teraz tak, delikatny powrót do przeszłości. Ja jeździłem dosyć długo CHR-ką i to był dobry samochód, w którym całą radość z jazdy psuła skrzynia bezstopniowa CVT. Ta skrzynia natomiast, w takim dużym skrócie, różni się jedną rzeczą. Ona ma symulację zmiany biegów. I muszę przyznać, że w takiej normalnej jeździe, tak jak jadę sobie teraz, jedziecie gdzieś do pracy, jedziecie po mieście, korki, ta skrzynia sprawdza się świetnie. Nie wiem, czy ja nie mówię tego pierwszy raz o skrzyni bezstopniowej, ale ja naprawdę nie mam uwag. To jest skrzynia, która chyba pierwszy raz, taka skrzynia, nie zepsuła mi radości z jazdy samochodem. Tylko, że najważniejsza rzecz, to jest to, co powiedziałem na początku, to nie jest samochód do dynamicznej jazdy, bo oprócz tego, że on nie ma po prostu mocy na taką jazdę, to wtedy wychodzą też minusy tej skrzyni. Krótko mówiąc, silnik będzie wył, on ma wtedy nieprzyjemny dźwięk i wtedy możemy zobaczyć, za co tych skrzyń nie lubimy. Ale tak jak powiedziałem, jest symulacja zmiany biegów i to troszeczkę sytuację zmienia. Bo faktycznie zmianę biegów słychać, macie takie wrażenie, że spadły obroty, potem jest następny bieg i działa to na pewno zdecydowanie lepiej niż taka standardowa, toyotowska skrzynia CVT, ale nadal ciężko to polubić przez wycie silnika i to wszystko sprawia, że to naprawdę nie jest samochód do szaleństw. On po prostu nie do tego został stworzony. Możecie powiedzieć, że mówię o tym po raz kolejny, ale to jest ważne w przypadku Hondy, bo chcę, żeby to jasno wybrzmiało. Wszystkie wcześniejsze Hondy to były samochody do dynamicznej jazdy. Nawet jak miały słabszy silnik, to one w pewien sposób do tego prowokowały, chociażby swoim wyglądem czy własnościami jezdnymi. Tutaj mówię to po raz dziesiąty, to nie jest samochód do dynamicznej jazdy i z takim założeniem musicie iść do salonu, jeśli zainteresowaliście się nową HRV-ką, chcielibyście ją kupić, to jeśli to nie są Wasze wymagania, że samochód ma być w jakiś sposób sportowy, to mając taką świadomość, jestem pewny, że do tego samochodu podejdziecie po prostu zupełnie inaczej i nie będziecie rozczarowani. Dlatego, tak jak mówię, tyle razy o tym wspominam. O czym jeszcze muszę wspomnieć? Zegary. Bardzo dobrze, że nie zostały przekombinowane. Lewy zegar jest cyfrowy, prawy zegar jest analogowy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale takie robią wrażenie, ponieważ lewy zegar możemy sobie konfigurować. Mi zegary w HRV się podobają, bo po prostu bardzo szybko się w nich odnalazłem. I muszę wspomnieć też o wyciszeniu, które nie jest najlepsze, chociaż jeżdżąc w mieście i maksymalnie gdzieś tam pod miastem na takich trasach do 90, zupełnie tego nie odczujecie. Myślę, że nawet będziecie w stanie powiedzieć, że jest wyciszony całkiem ok, ale autostrada to nie jest zdecydowanie żywioł najnowszego modelu, no ale jest jak jest. Przy czym mówię, to jest samochód do miasta i tutaj tego nie czuć, czy może nie słychać. A jeszcze jedna rzecz, którą musicie wiedzieć przed odbyciem jazdy testowej, przed udaniem się do salonu. Zwróćcie uwagę na pozycję za kierownicą, bo ona jest dosyć nietypowa. Albo inaczej, może źle powiedziałem. Zwróćcie uwagę na to miejsce, bo ja cały czas jadąc HRV-ką mam wrażenie, że siedzę za wysoko, albo może, że siedzę wysoko, chociaż fotela niżej opuścić już nie mogę. Czym to się kończy? Ja mam takie wrażenie, jakbym miał odsunięty ten daszek, chociaż nie mam. I mój wzrok łapie tę przestrzeń.
Na początku nie mogłem się do tego troszkę przyzwyczaić, więc zobaczcie, czy pozycja za kierownicą, a w zasadzie poziom waszego wzroku, no czy tutaj będzie wszystko ok. Jeśli będzie, to spoko, ale zwracam na to uwagę, bo mi się to po prostu rzuciło. No ale dobra, przejdźmy sobie pewnie do najważniejszego, czyli ile takie cacko kosztuje. Tu znowu sytuacja jest dość prosta, bo tak jak powiedziałem, jest jeden silnik, więc wybieramy między trzema wersjami wyposażeniowymi na ten moment. Podstawowa to wydatek minimum 134 tysiące złotych. Wersja druga, czyli Advance, to już 145 tysięcy złotych. A najwyższa wersja wyposażeniowa to już 159 tysięcy 500 złotych. Jak widzicie, tanio nie jest, ale gdzie dzisiaj jest tanio? No nigdzie. W warzywniaku nawet nie jest tanio. To jak ma być tanio w Hondzie? Nie jest i pewnie już nie będzie, ale taką mamy rzeczywistość, takie mamy ceny. Podsumowując, nowy HR-V to samochód bardzo, bardzo, bardzo udany. Zupełnie inny niż poprzednik, zupełnie inny niż poprzednie Hondy. W zasadzie wszystkie. To jest auto, w którym widać nową filozofię Hondy. Ktoś mógłby powiedzieć, mnie Hondy w Hondzie, ale będziemy musieli się do tego przyzwyczaić, będziemy musieli do tego przywyknąć. Zmieniają się wszystkie samochody. Jeśli zaakceptujemy te zmiany, albo może po prostu nie byliśmy wcześniej użytkownikami Hondy i nie będziemy mieli czego akceptować, bo wsiadamy tutaj pierwszy raz, to zauważymy świetną jakość wykończenia, bardzo niskie spalanie, bardzo praktyczne auto z ogromną przestrzenią w środku, z trochę mniejszym bagażnikiem, ale ratuje tutaj sytuację system Magic Seats. Nie powiedziałem jeszcze o wyglądzie, a warto o tym wspomnieć, bo to jest samochód, który jest dosyć nietypowy i przez to jestem przekonany, że znajdzie swoich zwolenników i przeciwników. Mi się HR-V-ka bardzo podoba i szczególnie zwrócę Wam uwagę na ten kolor, bo to nie jest kolor biały. To wygląda jak perła, nie wiem jak to nazwać, ja się nie znam na kolorach, ale w słońcu, szczególnie w słońcu, on wygląda inaczej niż białe samochody, których pełno na ulicy. Zwróćcie uwagę na ten kolor, bo naprawdę warto, moim zdaniem jest fantastyczny. No i ogólnie zwróćcie uwagę na ten samochód, szukając crossovera, bo po prostu jest tego wart. Ja HR-V-kę zdecydowanie polecam. Oczywiście dla osób spokojniej usposobionych za kierownicą, że tak powiem, ale jeśli takimi jesteście, to jestem przekonany, że to będzie dla Was świetny wybór. Dajcie znać, co Wy sądzicie o nowej HR-V-ce. Może mieliście okazję już nią pojeździć, także czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie o subskrypcji, przypomnę o tym słynnym dzwoneczku, który powiadomi Was o nowym materiale na kanale. A na dzisiaj to byłoby już wszystko. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.